Witajcie moi kochani w kolejnym dniu wykopek. Słuchajcie, witam was już oczywiście standardowo przy pierwszym dołku. No i wypadło mi coś fajnego. Chodzę już tutaj, no, z dobrą godzinkę. Tutaj widzicie tą drogę. To jest bardzo stara droga. Ona ma ponad 100 lat, to ma na pewno. I spójrzcie, co mi wypadło w okolicy tej oto starej drogi. Medalik. Ładny medalik. Tłoczony, co prawda, ale data jest bardzo zacna. Nie wiem, czy widzicie. Jest to Łódź. Jestem oczywiście ślepy. Będę teraz zgadywał. Łódź 1928. Co tu jest napisane? Diecezjalny kongres eucharystyczny. Patrzcie, jaka fajna pamiątka mi się trafiła. Łódź 1928. No coś pięknego. Super sprawa. Tak więc fajnie zaczyna się ten odcinek. I oby tak dalej, do kolejnego fajnego. Jest fajna krągłość, ale fajna tylko niestety z jednej strony. Mocno mi to biło, ponad 70 sygnał, dosyć głębokawo. Grubasek, spójrzcie, z jednej strony pięknie wygląda ten herb. Naprawdę pięknie, jakby z drugiej strony jeszcze tak wyglądał, to byłaby bajka. A z drugiej strony... Lustereczko, niestety. Szkoda. No cóż. Ruszam dalej. Guziol. Ściochrany. Tutaj jakaś panierka. Żelazna, chociaż on wygląda jakby był miedziany, ale jakieś jeszcze napisy są. Żółta farba. Ciekawe. Może jak tą panierkę zdejmę, to coś po nią będzie. No dobra, zobaczymy. Czyżby jakiś niewielki moniak? Tak, niewielki moniak, jeden fenolek. Adolfowy, jeden fenolek. Zawsze coś. Taki ledwo słyszalny, cieniutki sygnał na guziczka. Zaraz wam zresztą pokażę, na ile mi to biło. No jest guziczek. 5 groszy peryle. 49. Zobaczcie, jaki mi lapsior wyszedł. Dla takich chwil się właśnie żyje. Zobaczcie. Ale lapsior. Biło mi to na 82. No niestety ziemia nie była łaskawa dla tych kopiejek. Poznaję, że to kopiejki. Zawalone. Wydaje mi się, że to są taki lapsior, to mi podchodzi pod 5 kopiejek. Spróbuję je doczyścić i się włączę.
No dobra, udało mi się doczyścić tak w sposób, że jest widoczne piątka, no 5 kopiejek, kawał lapsiora, rzadko udaje mi się takiego dużego znaleźć, no może stan nie jest najlepszy, tutaj jeszcze trafiłem szpadelkiem, ale to nic, ale pokażę wam, na ile taki lapsior mi bił. To jest sygnał, co? Równiusieńki, taki sam był w ziemi. Równiusieńki 83, kawał lapsiora. Ale jest do doczyszczenia. Musi trochę poleżeć w odpowiednich środkach i będzie gitara. Po wielu trudach i chyba, nie wiem, ze 4 godziny chodziłem i nic, jakieś śmieci. Coś tutaj mi wyskoczyło praktycznie na wierzchu. I co to jest? Nie wie nikt. Słuchajcie, ogryzek, bo jest tak nieczytelna. Ogryzek boratynki. Po 4 godzinach. No ale takie są poszukiwania. No i jest Weimar. Jest Weimarek. 2 fenolki. Weimarek. Snopeczek 24, 1900. A cóż to jest? Taki kawał mosiądzu. Resztki chyba czerwonej farby. Cóż to mogło być? Nie wiem. Epy. Ciekawe. Fajna znajda. Kolejnym fantem jest taki oto guziczek. Łóżko posiada. Żadnych znaków szczególnych. Ot, guzik. Wypadł mi pieniążek, ale nie wiem, cóż to jest. Wygląda mi to na peryle. Chyba tak. Zciochrane peryle. W ciemnych kniejach jest jakaś mini broszka. Naprawdę malutka. Tu jest widać jakieś zapięcie. Pewnie w środku był jakiś kamyk. Może bursztyn? Małe? A cieszy. No i coś takiego wyszło mi tutaj. To jest tak jakby jakiś zawór. Na to się nakładało węża. Przewód jakiś. A to mi wygląda na iskrownik. No nie wiem, od czego to mogło być. Kawał mosiądzu. Praktycznie na wierzchu tutaj, w tej takiej wycince, wydaje mi się, że będą wymieniali tutaj trakcję, jak robią taką potężną wycinkę. W każdym bądź razie kopiejeczka leżała praktycznie na wierzchu. No ale niestety stan jest wysoce niezadowalający. Jedna kopiejka to na pewno. No cóż, kolejna stara i dziwna rzecz. Zobaczcie. Może mi powiedzieć, co to może być. Materiał mosiądz. No dobrze, moi kochani, czas na zakończenie tego odcinka. Podsumowania jakiego takiego nie będzie, ponieważ
Ten odcinek składał się z kilku wypraw i część fantów już gdzieś tam trafiła, tak więc pokażę Wam na koniec właśnie tą ciekawą znajdkę. Mi się wydaje, że jest to dolna część kołatki do drzwi. Pik, 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 pik. Tak mi się wydaje. No dobrze, kochani. Bardzo dziękuję, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Zostawcie po sobie jakiś ślad. Łapka w górę, komentarz, subskrybujcie kanał. Gorąco Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.